Witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpi, witam was w 48 odcinku z Assassin's Creed Unity. Ostatnie nasze odcinki to były albo misje poboczne, ale ostatni odcinek to nawet fajnie wyglądał, z dwóch misji fabularnych, które nawet interesująco wyglądały, bo szczerze mówiąc, za chwilę skończymy kolejną sekwencję. Bo to wygląda na to, że trzeba będzie zamordować mordercę Mirabu. Trzeba będzie to odkryć tym bardziej. Hajsy przyszły, których nie chcę odbierać teraz, bo to nie jest na to czas, szczerze mówiąc. W sumie, moment. A wejdę sobie tu przez okno, dlaczego wyjdę? No i git. Problem rozwiązany. No i zobaczymy, co się uda z tego zrobić, bo po tym, jak dotrzemy do tej misji fabularnej, na pewno będziemy musieli odszukać już taki oficjalny trop tego mordercy Mirabu, więc myślę, że to będzie wymagające dosyć zadanie, bo widziałem 4 diamenty, więc nie wejdę. Będzie mnie potrzebowało dopiero po fabule, ok? Dziękuję. Tak, bo jeszcze się zabijesz. Gdzie ta misja jest? Chociaż ją widzę, ale tam widzę, że ma nie podal. Notre Dame. Kto się tu morduje? Zamordowałeś człowieka, to ja ciebie morduję. Żeby było jasne. O, wyciąg. Okej, dobra. Tam żeśmy dostali ostatnio jakąś rangę. Mamy chyba elitarnego najemnika, albo go mieliśmy już przez jakiś okres czasu. Nie wiem, ale po prostu musieliśmy dostać awans w takim razie. Dobra, do misji już niedaleko. Te Nostradamusowe zagadki to są naprawdę nie lada problemy. No i dobra. Jeszcze ze 160 metrów. Wydaje się wykryć. Okej. Okay. No zrobiłem to, nie? Dobra. To było dziwne. Uważam, że to było dziwne. Zrobiłem, co mi kazano. I mi tego nie zaliczyło. Nie wiem, może nie używać tej bomby dymnej. Sam już nie wiem. Ale widzę, że budynek jest dość znajomy nam. Budynek, to miejsce. Bo tu chyba się odbywały te pierwsze misje. Idziemy. W sumie tam żeśmy mieli przejście, to dlaczego ja tu idę? Nie ogarniam przez siebie. Nie przejmujcie się, Francuzi, spokojnie. Słuchaj dupy. No tu idę przecież. Okej. Okay. Czyli w obszarze zastrzeżonym się misja znajduje.
ta misja? Mogę wiedzieć? Może jak się tu rozpnę, to się dowiem. Tutaj. Okej. Okay. O! Przepraszam. Najmocniej. A teraz tak. Jak sobie tam wskoczymy? No dobra, 3 punkty dostaniemy za to. Zabójca Mirabu zostawił trop. Idzie go śladem i wymierz sprawiedliwość. Okej. To będzie ciężka misja. Na pół godziny powinna starczyć. Charming place. What do you hope to find here? This is where the apothecary says he delivered the poison. I'm hoping I can pick up a trail and follow it back to the source. Pick up a trail. Are you a bloodhound now? Something like that. What? Co to jest? A, tu widzę, że są tropy, nieźle. Szybko za tymi tropami, zanim wiecie. Będzie kiepsko. Aha. Ok. Nagle cutscenka się odpaliła. The trail ends here. Are you sure? I'm sure. No. Wait here. Don't be ridiculous. I'm not letting you go in there alone. Hmm? Elise. I have to do this myself. Please. I understand. Mam nadzieję. Może jeszcze buzi, co? You better come back to me. Dobra. Zabrzmiało dość niewygodnie. Kurde, zrobię co trzeba. Ale zadanie brzmi naprawdę obiecująco i chyba najbardziej jak tylko się dało. Mamy już jakiegoś laka. Belek? Took you long enough, piss pot. Belek. Should have known it'd be you that find me. Only question is, what happens now? You poisoned Mirabeau. He poisoned us. Peace with the Templars. Is a fairy tale. And you're the only one who can save the Brotherhood? You think it's the first time this has happened? The first time that the assassins have been forced to purge their leadership? The first time that the Order has built itself back up from nothing to power? No. Masyaf, Monteriggioni, the American colonies. It's all happened before. And we have risen anew, stronger than ever. Dosyć już tej twojej pieprzonej mrzonki. We've lost our purpose, Arno. We mired ourselves in politics and revolutions, but we're not a nation. We're an army. And in an army, making peace with the enemy is called treason. No, I'm not the only one that can save the Brotherhood. We can. Together. Belek. You know I can't do that.
That's a pity. Nie ma mowy. Dobra, walczymy. Belek, please, come back to the council with me. We can resolve this like reasonable men. Reasonable men don't treat with Templars, boy. Aj, no się daliśmy powalić. Co? O ty. Ale epicko to brzmi i wygląda. Umiem myśleć, gnoju. O kurde. Open your eyes, boy. I've seen Templars put entire villages to the sword just for the chance of killing one assassin. Tell me, in your vast experience, what have you seen? I've seen the Grand Master of the Templar Order take in a frightened orphan and raise him as his own son. Kurde, nie pierdol, tylko chodź ze mną. Ile jeszcze? No, quick time eventy, dobra, okej. Ale Saigon żeśmy zrobili z Rosettą. Oh no. I'm fine. Stay there. Gdzie on nawiał? Jeszcze żyje? Ale gnój. I should have left you to rot in the Bastille. Tell me, did you ever really believe in the creed, or were you a Templar loving traitor from the start? It doesn't have to be this way, Belek. You're the one who's making it so. If you just see sense. We could take the Brotherhood to a height we've not seen in 200 years! Yes, killing everyone who disagrees with you is a brilliant way to start your rise from the ashes. Genius. Jak tu ciemno, cholera. Nie wiem, czy to tutaj właśnie mieliśmy iść. A już nie czuję, o co chodzi. Może tu? Widzę, że takie drzwi tu są rozwarte. Nie. Nie tu. To gdzie? Thank you.
piechoty. So, now we see the heart of it. It's not Mirabeau that's poisoned your mind, it's her. She's the last piece of this god-fucked lunacy. Belek. You'll thank me for this. One day. Woo! Dobre! Should've listened to me, boy! Teraz mnie posłuchasz. Poddaj się. Już nic nie zrobisz. Nie ze mną. Te numery. Do it. We got an ounce of conviction. And you know, just the love-addled milksop. You'll kill me now. Jeszcze masz coś do powiedzenia? I won't stop. I'll kill her. Save the Brotherhood. I'd see Paris burn. Już nic nie zrobisz. I know. Finish it! I tak też się stało. Thank you, my friend. Gotta get you back to that boy of yours in one piece. Now we piss pot. Drop this. O, ty gnoju. On to miał. Well, I'll be damned. So you're really going through with this? Your protege vouches for her. Don't you trust him? With my life, it's the girl I don't trust. Nothing I can say to convince you. I'm afraid not. Thought not. Chin. Chin. What? Repos en paix. Laska, otwórz mi drzwi. Jestem zmęczony po walce. Kawę mi przygotujesz. Latte, razy trzy. A misja w chuj po prostu powaliła mnie na kolana. Nie zrobiliśmy innego celu, ale trudno. Najwyżej to poza odcinkami to poprawię. O! Czyżby kolejna anomalia? Czekajcie, ja jeszcze sobie założę nowe wdzianko. O, fajnie nawet wygląda. A założymy, dlaczego nie? Jak zdobyliśmy, to założymy też. Sorry to interrupt, you know, it was quite a poignant moment, but we've got more trouble. Bishop, are you there? I hear it. You know what to do. Opening a bridge now. You know, Deacon, I think Abstergo are still riled up about your job last month. Oh, you don't say. Okay, the bridge is open. Go. You can't snoop around Abstergo's secret data without ruffling a few feathers, right? Well, we didn't just snoop, did we? We stole their data, destroyed their precursor samples, and what else? Oh yeah, we melted a few of their servers. That'll do it. A pobiegamy sobie w tym dzianku Beleka. W sumie zasłużyliśmy na to. A trzeba uciekać, bo będzie grubo. O! Jeszcze mamy trochę czasu, więc bez problemu. Nam się uda. See you on the other side. O kurde. Ale dupło! Nie ma co! Nie ma co! I siódma sekwencja zakończona. I odblokujemy pewnie kolejną szczelinę. Z czego będą potem misje poboczne. Dobra, co to będzie teraz? Aha. Here we go again. Back inside a mess of broken code. Co? O czym ty mówisz? This time the portal is above you, a few hundred meters. Mm.
Wieża Eiffla! Oh no jo! I ta mi się podoba. 44 rok. Ty, to już chyba jest po tej drugiej wojnie światowej. Albo się będzie kończyła. Ała! Boli! Boli w chuj. I'll guide you as best I can. No, druga wojna światowa, świetnie. Dobra, wdrapiemy się. Spokojnie. Jest, będziemy się wdrapywać chyba na największy obiekt XX wieku. O kurde. Z 2 minuty na pewno nam ta spinaczka zajmie. No jak na Arno. Spinaj się dalej. Czemu nie możesz? Ale mi tu obstrzeliwują tą wieżę Eiffla. To gnoje. Pierwszy taras. To tu się odprawia. To jest tragedia. Gdzie dalej mam iść? Aha, pewnie tutaj. Pewnie, zgadza się. Kurde. Co tu się dzieje? Tam strzelają, tu są duchy. Dobra, tu będzie drabina. Uciekaj, uciekaj, ile sił w nogach masz, Arno. Ty, to brzmi poważnie. O, działko! Uhuu, strzelamy! O kurde, oja. Ale to zajebiście wygląda. Dobra. Teraz zniszczymy to, co nas tam ładnie napieprza. O, zniszczone. Już? Zajebiste. CKM-y w Assassin's Creed'zie. No ja już chcę drugą wojnę światową w kolejnej części. Ja już kurde chcę drugą wojnę światową. Bo to się zapowiada naprawdę... fucking epic. Idziemy dalej. CKM w Paryżu. No kurde, nie mogę. Jeszcze w XX wieku. Lofciam tą grę już. Pod względem takim akurat. No nie, przejdziemy, widzę. Gdzie? O, Deutschland. Czekaj, Deutschland Rekt. A Allen. Film. To pisze Deutschland. Deutschland Rekt. Allen. Frunten. Aha. Coś to musi znaczyć. A teraz do tego sterowca trzeba się dostać. Okej. Okay. Co to teraz będzie brzmiało? O kurde! There is your way out. Jebiście, nieźle. Jak się dostać? A, nie tutaj. O kurde. Idziemy. O, jest nasza winda ciągowa. 20-wieczna. Teraz spinaczka tu. O kurde. Trzeba będzie uważać na ten prąd. Żeby nas przypadkiem tak nie kopnęło. To będzie kiepsko. Kolejna winda. O! Nieźle, wykorzystał windmowy ostrze. Nieźle. Aha, dalej kasyka jest chyba. A to się kończy. Trzeba uciekać. Zwierzaj. Jakieś biedaki widzę. No przychodź no. No Arno, co robisz? O kurde, daj na to strzelić.
Jest! O! Kolejne działko CKM. Trzeba wykorzystać. Teraz dwa są. Nie, normalnie jak w Call of Duty. Jak w Call of Duty 1 normalnie. Tyle powiem. Zajebiście. Zajebiście. Czekamy jak się to poda. But the portal is highly unstable. Damn it! It's gone. Keep going. We can reopen it. That should do it. You'll have to jump. Dobra, skaczemy! Udało się. Nie, nie, boję się, nie. A pamiętam, mnie szukają, gnoje. 44 rok. Kurde, druga wojna światowa. Zajebista anomalia. Kurde, bym nawet 6 dał, jakby się tylko dało. Dobra, koniec, koniec tego szaleństwa. Och, wyszadałem się jak nigdy w tej misji. Nie dość, że walka z Belekiem, która była w chuj długa, to jeszcze zafundowali nam fragment II wojny światowej w Paryżu. I ładnie, no. I tak, kurde, powinniście stworzyć następną część Assassina, gdzie będzie okres w ogóle II wojny światowej. Ja bym, kurde, już to kupił na pierdyliad procent jeszcze. Jakby to było w trybie koopa, to ja bym normalnie szukał znajomych i grał. Voila! We're back! Thanks, Deacon. Uh-huh. Let's try to keep these transfers to a minimum, okay? Hey, come off it. That's entirely up to your initiate, my friend. I'm not the one leaving so many digital footprints around Paris you might confuse them for tiny doggy pants. Noted. We'll call you if we need you. Dobra, starczy już tych wrażeń, jak na dzisiaj. Okupowany Paryż odblokowany. Szczelina odblokowana. Coś jeszcze? I nie zamienimy. Papierus jest. O co chodzi z tymi papierkami? Teraz to przejrzę. Aha. Dobra. A hajsy są? Hajsy są, pewnie. Odbierzemy i kończymy odcinek. Jakaś nagroda jeszcze musimy dostać. Zaraz zobaczymy tą nagrodę. My God. So much bloodshed. Dobra, nagroda, nagroda, trzeba przejść nagrodę. Dobra, no moje pamiątki, no super. Jakąś nagrodę musiałem dostać na pewno. Dobra, zobaczymy w ogóle stosowanie postaci. Mamy 6 punktów umiejętności. Co byśmy mogli wykorzystać? Nie wiem, może sobie dam na przykład. Nie, to jest przebranie. Zdrowie. Grubsza skóra. Wziąłbym tego wykwalifikowanego ślusarza. Mhm. Tak myślę. Do otwierania tych skrzyń. To mi się musi przydać. Albo zdrowie. Jak też wolimy. Zastanawiam się, ale pisaliście w komentarzu, czy mnie wezmę wykwalifikowanego ślusarza. No to wezmę. Na życzenie widza wezmę teraz. No i dobra. I już starczy, tylko trzeba teraz ukończyć 9. sekwencję, żebyśmy mogli kolejnego skilla odblokować. No
i git. A co myśmy w ogóle jeszcze odblokowali? Takowego? Nie wiem, chcecie, żebym nosił ten strój Beleka? Bo ja sobie tak myślę, no, że jednak bym to zdjął. A to jest wszystko w strojach. A to w ogóle ma jakiś kolor? No nie, to nie zmienia koloru w sumie. Nie. To ja wolę mój standardowy strój. Okej, okay, tak mi pasuje, no, po prostu najlepiej. Ale po prostu pobiegaliśmy w tym stroju w XX wieku, więc to wam powinno wystarczyć, ja myślę przynajmniej tak, że wam to powinno wystarczyć. Zakończymy już odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 48 odcinka z Assassin's Creed Unity. Jeżeli wam się spodobał, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie i jedność. Yo. You are ready to fight.